Ośrodka Kultury w Dębnicy panią Elżbietę Kęsik. Witam serdecznie redaktora obserwatora lokalnego pana Michała Duszniaka. Co wiem o Borynie? Więc co wiem? Był w powieści. Więc Boryna w swojej powieści opisuje... Nie. Znaczy się... Omyliłem się oczywiście, gdyż Boryna w swoim wierszu opisuje... Czyś ty zgłupiał? Czyś ty zgłupiał? No weź mi nie podpowiadaj, ja wiem, tylko się nie mogę skupić. Że niby ja mu odpowiadam, tak? Chyba sobie pani żartuje ze mnie. Od początku lekcji ust nie zdążyłem otworzyć. Pewnie kto z tyłu podpowiada. Jak ty, jakby w ostatniej ławce siedzimy. To było nas nie sadzać do ostatniej ławki. Jak już nadmieniłem, Boryna w swojej sztuce teatralnej opisuje... Znaczy się, ja wiem, tylko się nie mogę skupić, bo na WF-ie zostałem uderzony piłką lekarską, a ona bynajmniej nie leczy, ta piłka. Więc Boryna to jest postać. Z powieści. Chłopi. Chłopi. Ją często czytają, gdyż to jest coś... Bo w warzywnictwie podają, że tam pomidory... Nie. No czy to jest? Chłopa! Takie chłopi o chłopach do śmiechu tam, nie? Karbu, pana te śmieszne dodają. Ach, Boryna! Boryna to jest postać powieści. A chłopi to tytuł. A chłopi to tytuł. I Boryna zwracała z Alkiem swojego męża. Nie. Znaczy się, nie swojego męża, gdyż jej mąż... Dlaczego mi to zdradzała? Przecież to był chłop. Bądźcie pozdrowieni, bądźcie pozdrowieni, bądźcie pozdrowieni. I wszyscy sądzili, żem się w brzuch zraniła. Matula mnie nawet prędko opatrzyła i wnet proszek omo miał zostać użyty, gdyż dobry jest na brud, nawet ten ukryty. Tak leżę w swym łóżku, wspominając chwile gorące, a smaczne jakoby daktyle. Chcę odkryć swe ciało gwałtownym szarpnięciem i łkam przy tym, jakbym była małym pacholęciem. Próbuję, lecz zaraz chłód do mnie dociera, jak stary żaglowiec. Wielka karawela, którą to płynęli straszliwi piraci. Rośli, bardzo grubi i bardzo brodni.
mandaci. Raczej nie powiodły ich brutalne plany, bośmy pokazali, kto szczur, a kto pany. Spożywa soczystą trawę wczesno z rana i rozkosznie hasa, machając dojkami, mieląc swym językiem, ruszając nozdrzami, wirując ogonem, ryjąc kopytami i kusząc wszystkich lśniącymi łatami. Sky Radio i Polenia, zamiast płaczu zrywał się słów. Pełna miska i lat. Zlisek! Zlisek! No, czy nie Zlisek? Zlisek, a to zawołać jest Zlisek. Zlisek, na rusztowaniu? A co on tam robi? Ale jakie rusztowanie, jaka papa? Ale zawołaj tylko Zdziska do mnie, bo ja się wybieram do restauracji. No i on taki znawca, no i musi mi pomóc wybrać coś do jedzenia. Zdzisek, a jedzie już, dobra, no, no to dobra, tak. Przedł czas, gdy kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce.